Siema, Tajko za kanał Koza Sport. Naprawdę mi się to nie podoba. Mamy najlepszy Team of the Week od dawna. Mamy 8 kart, które są walkoutami właśnie w tej drużynie tygodnia. Otworzyłem paczkę za 125k. Nie trafiłem nic. No dobra, trafiłem Informa 84 oceny ogólnej, ale no, umówmy się, nie o takie karty nam chodzi. Otworzyłem jedną paczkę Team of the Week i tam tak samo nic nie trafiłem, dlatego w dzisiejszym materiale mamy kolejną paczkę Team of the Week. Liczę na to, że uda nam się tu zdobyć jakiś walkout i żebyśmy mogli zagrać chociaż jedno spotkanie, a potem ten zawodnik będzie w naszym klubie. Tak więc słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki, żebyśmy coś tutaj trafili. Zapraszam do subskrybowania, bo na tym kanale naprawdę bardzo często pokazują się świetne otwierania paczek, bo moje szczęście jest dobre. Ale ostatnio ten Team of the Week nie chce się do mnie uśmiechnąć, dlatego liczę, że tym razem się to zmieni i dobrze. Mamy tą paczkę. Otwieramy. Zobaczmy, czy nam zetnie ekran. Nie zcięło nam ekranu. No ale flara. Flara jest duża i kto to będzie? Środkowy obrońca i to jest Brooks. 84 oceny ogólnej. No, Dybala? To nie jest.